Tak będziesz. Każdy sobie gdzieś wyczytał. Do ucha, do nosa. Wszystko nie jest. A ty wiesz, tak? Ciszej, zobaczmy. Poka. Dwa lata pracy trzyma Obin. Weź go zmień, nakrycie głowy w takim momencie. Nie, chodź, jesteś pan Obin. Nie, jestem Obin Hood. Nie jestem pan Obin. No ładnie musisz wyglądać, no co ty chcesz? Taka ważna chwila, a ty... Chodźcie, wyskakujesz... posmarujemy tą czapkę farbą i podpalimy. Chcesz, żeby go ludzie w gruzach legło? Teraz już jest spalony, nie? Właśnie, z czym to teraz? Będzie to polegało co teraz, jak już odpalisz, to co będzie? To polegało na tym, że aktualnie stara strona Obin.org znajduje się na serwerze w Teksasie. A nowa strona... Co to będzie? A nowa strona Obin.org jest zainstalowana na serwerze... Tak, tak. Ale u tego? W Teksasie. U tego jakaś... Na ranczo jakimś? Generalnie, czekajcie, ej, kurwa. A druga z co? Komentarz wszędzie przed skoku. Kurwa. W takim momencie. Tak go na ziemię ściągnąć. Ja proszę, ale to jest zastraszyć najlepsze, kurwa. Ja wiem, dobra, jeszcze tak robię. To co, ten, co robimy? No jedziemy z żetonami. Muszę gdzieś iść, tak. Dobra, jedziemy z ten. To przełączamy, nie? Z tym żetonami. To ten. To teraz trzeba zmienić numer IP, z którego. Bo nowa strona jest zainstalowana na serwerze w Los Angeles. I teraz trzeba zmienić numer IP, Hollywood będzie nie wiedział, nie? Numer IP, który punktuje na ten, który oznacza wpis, który oznacza, który serwer przeglądarki mają pytać o stronę www.obin.org. A gdzie, skąd serwer wybierałaś? Ktoś ci polecił je, czy... No, one są w miarę bezpieczne w Stanach? Po pierwsze, to są o wiele wyższe jakości i są tańsze. Tylko o to chodziło. Tak, a teraz bijemy się na ten, buję się do serwera DNS-u. Tak na oczy. Nie wiem, nie chcę mi się przymierzać. Fajne wychodzą? Mhm. Sami. Operacja będzie polegała na początku skasowaniu starego wpisu, a następnie dodaniu nowego wpisu. Pięknie. I czytałem czy... To są te wszystkie serwisy, tak? Zaproponować jakąś metodę kolektywną zrobienia tego? Tak. Tak? Ja żebyś stary mógł. Nie, ale może to razem klikniemy myszkę. To są wszystkie strony na serwerze obecne? Nie, więcej są działając. To są tylko domany. Czym się robi za to? To przy lupie. To jest do nagrywania? Dzięki. Czekam, to są... Mówię. Tutaj mamy wszystkie... Dobrze steruję, nie? Dobry przestrzeń. Tutaj na tej stronie są wpisy dotyczące wszystkich subdomen w domenie przydatne, znaczy Obin.org. I teraz ten, teraz trzeba skasować stary wpis. I nic. Czyli wpis dotyczący Obin.org. Następnie trzeba wziąć numer IP foto. To się zrelaksuje, żebyś czegoś nie spierdolił. Taka chwila paparazzi w ogóle, nagrywanko. Definiujemy nowy. Czy pocisz się ze strachu? Tak. Więc sprawdzimy, czy jest. Wkładam stary numer IP, znaczy wkładam ten nowy numer IP. I teraz kliknięcie tego przycisku Ad Record oznacza, że nasza strona będzie publiczna. A może jakieś przecięcie wstęgi, coś, nożyce, przecięcie palca? Przecięcie kabla, coś szarpie. A może ten, może wirus kliknie. Nie, kliknie najmłodsza osoba. No właśnie, najmłodsza osoba, o, właśnie. Dziecko pracownik. Pałka? Pałka jest najmłodsze dziecko pracownik. Tak, pałka kliknie. Kliknij i... O właśnie, a może wszyscy palet i wszyscy każdy następny na twój palet. Każdy powiem, może palił na twój palet. Ale wiecie, że to nie zadziała. O nie, od starszego do najmłodszego. To nie zadziała. Nie działa, myślę. Bo włączyłem. Później ten moment, nie? Święta ekstaza. Właśnie.
Może jakoś to alternatywnie odchodzimy. Dobrze, dobra, teraz wszyscy niech położą myszkę i magma zaleje Pirenę. Dobra, to może razem położymy. Kładziemy... Połóżmy się razem do łóżka. Połóż paluszek. No pewnie. Dominiczku, połóż paluszek. Sara, połóż paluszek. Tutaj? No połóż. No połóż, to jest nowa strona. Fajnie. Fajnie nawet. A wirusek? Wygląda. Wirusek? Nie mam takiej... Nie masz paluszka? Jeszcze nie, jeszcze nie. Yeah. A Asia? Nie kończę. Obi.org. Dobra. I teraz znajdziemy... Tutaj znajdziemy... O kurde, to jest zapisane. No teraz zostało przełączone... O, właśnie. Teraz zostało przełączone www. Teraz jeszcze dodam do Obina. Skasowałem starą, teraz dodam nową. O, ok, a więc zmieniamy adresację domeny obin.org. A teraz poszło. Tak. Teraz pytanie, jak się czujesz podząc dziecko po dwóch latach? Obin.org. Jak się przenoszonej ciąży? Przede wszystkim obawiam się, czy... obawiam się, czy to była rzeczywiście działanie kolektywne, czy też było to działanie wirusa. Jesteś ojcem założycielem. Nie, nie, to nie ja, to wirus. Jesteś matką nosicielką? Nie, no właśnie chciałem to, czy nie wirus, tylko Ewa Kura. Chciałem to właśnie zrzucić na Ewę Kurę. To jest jajko zrzucić. Ponieważ to Ewa Kura jest moim szefem i już dość dawno temu to wszystko, co dzieje się tutaj, jest pod jego inspiracją oraz przewodnictwem. Jest swoim przewodnikiem duchowym. Nie tylko duchowym, też pozwala mi na przykład myć... Cielesnym? Bądź pozwala mi sprzątać... Czasami mi Kaja, ale znoszę Kaja, to ale Kaja, bo on właśnie się Kaja, czy przychodzi? Dobrze, teraz proponuję, żebyście z nim porozmawiali, tam mój szef ucieka. Tak. Nie jestem szefem. Czemu go kajasz? Ewa Kura. Znaczy, że go kajasz. Podobno jesteś ojcem założycielem. Albo matką wnioską, może nie wiadomo, jako jestem, kura. Zniosłeś mi myśl o kształt. Nie, prawda mówiąc, jestem ofiarą tego wszystkiego. Ofiarą. Ofiarą zbiegu okoliczności. Ofiarą obina. Kurwa, jesteś poszkodowany, czy będziesz się ubiegał o repatriację jakieś? Nie, nie, usunę się w cień. Słuchajcie, nie napierajcie tak na mnie. O to chodzi. No, no dobra, będę się cofał. Dobra. Czujesz się kogutem w tym kurniku? Nie. Kurą. O czym ty w ogóle mówisz? Nie rozumiem, o czym... Czuję się ofiarą, chyba wytłumaczyłem tego wszystkiego. Włącz sobie to światełko w kamerze, od razu wykorzystaj to. Nie, bo jest bardziej diabolicznie wyglądasz. No. No to wszystko, jakieś pytania są? Ty masz o co dym? Ciało. A pod? Ja robię fajerwerki. Ducha. Do ucha? Duch jest do ucha. Dobra. Cześć. Na razie. Poka. Poko, Poko, jak się czujesz w pracowni, która... To jest Pałka, może mówić. No właśnie Pałka. Pracownik, która ma swoje stronę. Wreszcie. Cudownie. A czy zamierzasz się ukajać tym, że ona nie miała ukajać? Tej strony przez dwa lata? Co znaczy słowo ukajać? No, że tu przychodzi Kaja. Ukarać się, czy odkojenia? No, to czy coś pomiędzy. Pamiętam. Słuchaj, Pałka, zaśpiewaj te sto starym Kaji. Jakaś okrutna przyjemność, tak? W jednym słowie. No pałeczka. O, przyjemna okrutność, nie wiadomo. Wieloznaczna chyba. O, masz szal wieczorowy nawet na tę okazję. Szał wieczorowy. A Andrzej, jak się czuje w pracowni, która już ma swoją stronę internetową? O, a Dominik? Tak.
Ale ja tutaj przychodzę, bo tutaj mieszka rozpałka. Podpałka. Szczam. Szczamian. I Kira. I Bajrus. Bajrus? No. Bajrus dopał. Dobrze ci dźwięk. Mów coś. Ustaw już stanę. A jak się Karol czuje w pracowni, która już ma swoją stronę internetową? Kasia ucieka tu? Na dół idziemy, to ja Asia? No jak się czujesz, powiedz. No jak myślisz? Musimy dać tego głowę. No powiedz. Dlaczego? Asia, musisz mieć ciebie, a muszę... No ja to najbardziej. Pewnie wdać myszki. To zdjęcie damy do bloga. Nie, ale filmy pytałem. O, cool. I zrobimy konkurs, kto rozpozna z czyją rękę. Co, ja widziałem film na tydzień. Znaczy na jeden dzień, to tam będzie